Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie po przerwie urlopowej w Shakes and Fidget. Jest godzina 23:45, więc bez zbędnych konwenansów przechodzimy do ekspresowego zrobienia awki, czyli robimy sobie 500 aweczki w 10 minut. Ho, ho, ho. Jak nam zostanie trochę czasu, to przelecimy część PW. Ale najpierw zróbmy to. Z moich wyliczeń wychodzi na to, że powinien nam wpaść level. Trochę w ciemno muszę te zadania klikać, bo nie chce mi się za dużo myśleć. A co się wydarzyło? Jakieś walki, jakieś coś? To będzie po kolei wszystko. No nie, chyba nie. Tak, będzie po kolei wszystko, przez pomyłkę bym wziął jakieś badziewne zadanie, będzie po kolei wszystko w kolejnych odcinkach i lochy, nie lochy i wszystko, na razie tylko was witam po urlopie, dziękuję wszystkim, którzy nie oglądają odcinków, a później wypisują 100 tysięcy komentarzy, kiedy shakes, nigdy, moi drodzy, koniec shakesa, skończył się shakes na tym kanale i co mi zrobicie? Baby, jak to się stało? Nie, nie mogę wam tego pokazać, jak to się stało, ale sobie tą walkę zapiszę i do niej sobie wrócimy, bo tam mam tyle rzeczy pozapisywane, że nie chcę wam teraz tego zdradzać, bo będziecie wiedzieli, co się tam wydarzyło, a co się nie wydarzyło w każdym razie. Dobra, nie spadliśmy z pierwszego miejsca, więc jedziemy dalej. Oczywiście ci, co śledzą tutaj na serwerze, to wiedzą, że udało się wbić 280 level również jako pierwszy, pomimo tego, że Nobuna Oda tam szarżował i wyprzedził mnie w levelach. Weekend epicki był bardziej udany w moim przypadku. Moi drodzy, tak myślałem sobie, że 10 minut na awkę to będzie za mało, ale jak widzicie, 500 awki można zrobić w 5 minut. Ha, ha, ha. I za 800. Dobra, niech idzie to. W tym czasie coś mało jedzonek leci. Byłem święcie przekonany, że przy skracaniu leci ich więcej. 5 za 800, 10 za 1 800. Dobra, zróbmy to. Ale jeszcze takiego odcineczka nie było, słuchajcie, nie? Z 500 awki w 5 minut. O, jest. Drugie tutaj jedzonko. Chętnie skosztujemy. 10 za 2, 700. Niech będzie. O, ej, to jedzonko mi nie pasi. Oj, nie pasi. Marnujemy je. Dwa za 300, 7 za 1 400, 5 za 600. Bardzo żywy odcinek, jak widzicie, ale musicie mi to darować. Przyjechałem późno, ledwo się rozpakowałem, a aweczka czeka. Trzeba ją zrobić, ale będziemy mieli czas jeszcze na parę PW. Pupile, woda chyba mogę nakarmić. Mogę, bardzo dobrze. Nie lubię marnować jedzenia. Cały plecak zapchany epikami. Nie no. Dlaczego ogień? Dlaczego ogień? Ty w ogóle, gościu, ty masz 310 bazowych stat, a ty masz 217. Dlaczego ja ciebie nie karmię, jak ty już jesteś mocniejszy niż ty? To nie wiem. To jest zagadka. Baza 600. Ogień. Znaczy więcej ognia nie chcę. Nie chcę jedzenia do ognia, chcę inne jedzenie. No i dobra, lecimy ostatni paseczek. Ale powiem wam też, że jakoś nałożone mam to już od Wiedźminki. Znajdowanie grzybów plus 50% szansy. Jakoś nie widzę, żebym miał jakąś wybitnie powiększoną szansę o 50% w tych grzybach. 7 za 400, 10 za 1 600. 2 za 400, 5 za 500. Dobra.
Widzicie, drugie zadanie nie ma grzyba. Trzecie zadanie nie ma grzyba. Gdzie te 50% szans? To nie wiem. Kolejne zadanie nie ma grzyba, ale spoko. Pytanie, czy się stęskniliście za Shakesem? Się muszę trochę rozbudzić. Zobaczcie mi te 5 minut rozgrzewki, ale szkoda mi awki marnować. O, to jest dobre jedzonko dla mojego netoperka. Nie. Tutaj karmimy, tutaj. 2 za 600, 2 za 600. To miało dać mi level. A, 6 baniek do levela. Chyba się uda. Powinno się udać. Wkurzę się, jeżeli się nie uda. 7 za 1 100 000. Dawaj. 10 za 1 400 000. 10 za 2 000 000. Dawaj. 10 za 10 za 2 600. Baby, dawaj. Yes, baby. Udało się. 281 level. Witamy cię. I od razu tutaj sobie wskoczymy. Zrobimy porządki, póki mamy pieniążki. O. I możemy wracać, kończyć awkę. 5 za 800. Jedziemy. 5 za 500, 7 za 1,5 miliona, jedziemy. Koniec baby awki, jej, zajęło nam to 6 minut 25 sekund z przywitaniem i ze wszystkim, jeju. Tu chcemy mieć punkcik, tu sobie dodamy po 5 punkcików. O, to dodamy trochę więcej, żeby tak ładnie okrągło było, nie? To możemy, jak już mamy aweczkę zrobioną, do 24 mamy jeszcze 8 minut, więc możemy sobie jeszcze coś tutaj parę minutek porobić. O, zanim nagram standardowy odcinek, moi drodzy, ten odcinek puszczę wam o godzinie... O, sany ładnie dał. Puszczę wam ten odcineczek o godzinie 9. O, głośność w ogóle trochę zmniejszymy, chociaż... Nie wiem. Chyba jest ok. Puszczę wam o godzinie 9 ten odcineczek. Dajcie mi się chwilę zastanowić, bo o 10 będzie chyba jeszcze przewijarka. No. Przewijarka Rogal z Hearthstone'a. Obejrzyjcie sobie wczorajszy odcinek, jak się udało przewinąć Warlocka. Dzisiejszy odcinek o 10 będzie równie mocny, szczególnie ta druga walka z Wojownikiem. A to będzie naprawdę, naprawdę coś. Polecam bardzo, 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 ale wrócimy do tych spraw komentarzowych, łapkowych i tak dalej, to już po kolei w tych odcinkach będziemy to nadrabiać, a mam materiału naprawdę na dużo odcinków, więc spodziewajcie się dzisiaj, ten jest o 9, o 10 będzie Hearthstone, o 11 będzie odcinek taki, ten standardowy po 24 i może jeszcze uda się coś na jutro wrzucić, a od pojutrze, no, za tą nieobecność, to podejrzewam, że przez kilka dni będzie kilka odcinków dziennie, bo mam dużo, dużo rzeczy wam do pokazania i z lochów, i z walki, i z levelowania, i parę screenów, parę ciekawych rzeczy, ale jak widzicie, ważniejsze było to, żeby zrobić aweczkę w 5 minut. Okej. Okay. Byliśmy sobie ten level. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle za nim PW... Czy my jesteśmy w stanie tutaj sobie na przykład zrobić wieżyczkę? Skoro wbiliśmy sobie level, to może coś nam się jeszcze uda w tym odcineczku, co? 16 baniek, 16 baniek, to nie jest to, to nie jest to! Maciej, zabij 13 baniek, to już jest lepiej! To już jest lepiej! Ej! Dobra, ogromny ogrze, odpocznij sobie. A my sprawdzimy, co tam ludzie pisali. A no, ZLT, gratuluję ci Maciek pierwszego 270 levela na serwie. Dzięki. Trochę za późno to czytam. Wiecie, zostało mi 30 kilka PW, bardzo dużo PW kasowałem, szczególnie takie sprawdź staty, oceń coś tam. Bo jak mnie nie było 2 tygodnie, to co ja mogę sprawdzać, jak ktoś w międzyczasie 10 leveli wbił albo coś pozmieniał. Pokasowałem trochę głupich PW. W stylu, kiedy Shakes, kiedy Shakes, kiedy Shakes.
Ano wtedy, kiedy mówiłem, no naprawdę, moi drodzy, już nie mogę więcej informacji zamieścić jak w dwóch filmach, w kanale, w zakładce informacje. No cóż ja mogę jeszcze każdemu odpisywać, no po prostu masakra. Mateo Sabiko, 270 level gratki, dzięki ci, cold shot. Wow, twoje filmy pokaż tym szwabom, oj super. A masz pierdol, jestem twoim widzem, gram tutaj sobie dla zabawy, pewnie się zdziwi, że takie słabe konto mam. Weźcie, zacznijcie lochy robić, spróbuj lochy z moherami, co ci zależy, macie 32 lochy, a drunkałem 45. Jak wygrywasz lochy, to ciśnij, to też przegrasz. Tomaszu, cóż za mądre rady, jeżeli myślisz, że my tak nie robimy, to o mój Boże, cóż mam ci powiedzieć. Dziękuję ci za twoje bezcenne rady. Powiedz mi, istnieje taka opcja, aby wsparł naszą gildię goldami, będziemy bardzo wdzięczni, pozdrawiam serdecznie, mój drogi. Dwie gildie były, które wspierałem i powiedziałem, że to koniec, bo ja nie będę latał, a później dobę czekał, żeby móc portal bić na przykład. Widziałem, że już masz karczmę, że jak masz karczmę, to atakujesz innych graczy, jak ty to robisz. Mój drogi, taki odcinek lustro polecam ci na playliście i tam jest napisane, powiedziane i tak dalej. Cześć Maćku, wiem, że tego nie przeczytasz, bo jesteś na urlopie, ale to bardzo przydatna informacja. YouTube, zobacz sobie tego Niemca, to perzem na zrobił 20 pupila, tak samo z wykidajłem, nie wiem, czy dobrze napisałem, też zrobił 20, wbijaj tym pupilom setny level. Ten link, jak ktoś chce, to sobie poprzepisujcie, nie? Ja go oglądałem i powiem wam, że podjąłem na razie tą decyzję, że będę karmił tego Jin-Jin-Jona, do Ninjona. W międzyczasie toperza, zobaczymy jak to wyjdzie, czy się męczyć tym 20 toperzem, no zobaczymy, no, ja widziałem ten film, no chłopak miał takiego farta, że pewnie zmasakrował więcej grzybów niż ja przez pół gry. A ja bym wolał sobie stabilnie do góry. Podaj mi swoje hasło, proszę, ja je chcę. Moje hasło to najlepsze kasztany rosną na placu Pigal. Cześć Maciek, fajna seria, życzę ci dalszego rozwijania kanału. Pozdrawiam, pozdrawiam cię również i dziękuję ci z koniorożcy. Zin, zin, ziun, ziun. O, jest i fajne PW, zobaczcie jak fajnie jest. Hellboy z Moonlighta. Macie atak, żeby was nikt nie atakował, prezent od widza. Miły człowiek dał na nas atak, żeby nas nie mogło insane lać, a w tym samym czasie w zasadzie nawet 30 minut wcześniej jest jakiś sobie zombie z łowców digidongów, szmata jeju, puszczalska, ja nie jestem kobietą, masz jakieś człowieku problemy, zrobimy tak i nie będziemy się przejmować człowiekiem, nawet nie chce mi się zgłaszać go. Hellboy! Aha, to był ten atak. Dzięki ci, Hellboy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zostawiłem to PW. Gratuluję pierwszego miejsca. Dziękuję ci, Keru. Maciek, się witam. Maciek, chciałbym się ciebie zapytać o gildię. Czy znasz jakąś, gdzie mógłbym dołączyć? Pozdrawiam cię serdecznie, rabarbarowego misie. Masz świetne odcinki, aby więcej utrzymania top 1. Dzięki ci serdeczne. Jeżeli chcesz, dwa palce w natalce. Twój level chyba już przyjmują. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o PW, bo nie chcę ich za dużo. Ale jeszcze spróbujemy na koniec tą wieżę przycisnąć. Ona musi w końcu paść, ona musi nam w końcu powiedzieć: kocham cię, oddam ci pięknego itema. Zrób mi cudownie ogromny ogrze. Nie bądź świnia. Wróciłem tak na szybko, tą ławkę odpaliłem, nawet nie wiem czy mam makra powłączane. No spróbujmy. Okej, jakieś tam makro jest, czy to jest to, to nie wiem. Ale jakieś na pewno jest. Co powie ogromny ogr, oprócz tego, że nas wkurza? Ogromny ogrze, nie wkurzaj mnie. Nie bądź świnia. Dlaczego jesteś taki ham? 20, 13, jakieś coś tam, 36 to trochę dużo, 24 to bardzo dużo. 32 to prawie 20, no cały czas dużo, w ogóle się nawet nie zbliżamy do tego, żeby go zabić. 12, no to już było takie powiedzmy odrobinę zbliżające, nie? Cały czas tracimy przez to, że nie jesteśmy zwiadowcą, bo parę uników więcej i pewnie by się udało to załatwić po naszemu. A tak jak widzicie, męczarnia za męczarnią, każdy boss to wojownik i jest po prostu rzeźnia. Tych bossów wojowników jest po prostu za dużo. I my nic z nimi nie możemy zrobić. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że zrobimy jeszcze w tym odcinku
5 prób z tym nietoperkiem, no 10, 4, 5 z nietoperkiem, z demonem, 6, 7, 8, 9 i 10. I moi drodzy, to jest koniec tego odcinka. Jeżeli wam się podobał odcinek i zabawa w 5 setawki w 5 minut, to łapki w górę, ja wam pokażę. Po kolei będę wszystko pokazywał teraz. To, o czym mówiłem, czyli o łapkach, o tym, co to się wydarzyło dzięki temu ostatniemu odcinkowi z łapkami, jak to wszystko wygląda, po kolei wszystko wam będę pokazywał, ale to w swoim czasie będziemy to nadrabiać. Na razie dzięki wam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejko, popo!